Hej, siemano! Tutaj Salmon i witam was w kolejnym odcinku LCPDFR! Uwaga, szlaban! Sorry. No, słuchajcie, troszkę się pozmieniało. Przerzuciłem się na nową wersję LCPD, tak? Na nową wersję się przerzuciłem. Ustawiłem sobie w konfiguracjach moda, że największa przerwa pomiędzy wezwaniami będzie trwała bodajże nie dłużej niż minutę czy dwie. Więc jakiegoś mega problemu z tym nie powinno być. Dzisiaj z Alvinem będziemy przemierzali Alderney, więc myślę, że będzie ciekawie. Co jeszcze takiego informacyjnego? Dziękuję za pozytywne oceny, za wszystkie tam życzenia, że będzie więcej widzów w ogóle pod specialem. Tak, był special na 2000, więc jeżeli jesteś nowy i jeszcze tego nie wiesz, to zachęcam cię do zobaczenia na kanale. I dwa, ktoś mnie pytał, już naprawdę nie pamiętam, bo nie napisałem sobie, tylko po prostu pamiętam, że padło takie pytanie. Czy będę coś jeszcze nagrywał, zanim wyjdzie GTA 5? No bo samo GTA 4 jest spor, no to wiecie. Tak trochę lipa. Odpowiedź mi, tak, będę coś jeszcze nagrywał. I to nawet mało czasu zostało do tego. O, jedziemy. Będę nagrywał, uwaga, grę Titanfall, która wychodzi 13 marca. Czyli no niedługo. Żyje. Spadać. Tu Calvin, kobieta żyje, zatrzymana, dzięki. No, będę nagrywał Titanfalla. Wychodzi 13 marca. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Titanfall, szybko wam wytłumaczę. Titanfall jest to strzelanka pierwszoosobowa. Można powiedzieć, że to jest taki Battlefield w przyszłości, ale nie do końca. Jest to gra twórców, z tego co wiem, Call of Duty. Ale nie Call of Duty Ghost, tylko tych starszych, bodajże Modern Warfare 2. Nie wiem, czy się zmienili, czy nie, bo naprawdę powiem wam z ręką na sercu, że nie licząc Far Cry'a, to będzie w tym roku to będzie moja pierwsza strzelanka. Nie grałem w żadne Battlefieldy w Call of Duty, mnie po prostu te gry nie przyciągały. Nie, wybaczcie. Grałem kiedyś u kuzyna, jak nam się nudziło, w Call of Duty 1. Tak, w Call of Duty 1, to jeszcze to o Jezu. Nie było fajnie, no ale dobra, mnie nigdy strzelanki nie ciągnęły. Far Cry'a lubiłem za to, że miał epicką fabułę i świetne postacie. Was! Tak, chociażby Was, to była przewspaniała postać. On był taki piękny. Dobra, ale seriously. Będę nagrywał Titanfalla, myślę, że multiplayera, tak więc każdy z was, moi widzowie, który też zakupi Titanfalla, też będzie mógł ze mną pograć, co myślę, że będzie fajną sprawą. I będzie GTA. Mam zamiar jeszcze niedługo odpalić z powrotem spor, bo dawno też spor nie było. I to było tyle, jeżeli chodzi o informacje, tak? GTA 4, Titanfall i spor. A kiedy wyjdzie GTA 5, to Titanfall, spor, jak jeszcze będę nagrywał, jak już nie skończę. No i GTA 5. Tak, jedziemy. Fałszywa. Mam nadzieję, że tak bardzo klawiatury nie słyszycie mojej. No bo znalazłem takie śmieszne dosyć rozwiązanie. Czyli wsunąłem klawiaturę, bo mam klawiaturę na półeczce, tak? Nazwijmy to na półeczce, która jest na prowadnicy. Czyli ja nie mam klawiatury, która stoi w jednym miejscu, na przykład na biurku i się nie rusza, tylko ja mam na prowadnicy. A że to jest klawiatura mechaniczna, to trochę hałasuje. Ale myślę, że jakoś tego nie słyszycie. W ogóle też możecie się pochwalić w komentarzach, jak tam jakość audio jest teraz. Bo zacząłem się bawić z Goldwave. Myślę, że wiecie co to Goldwave, bo już kiedyś o tym wspomniałem. Jest to program do nagrywania i obróbki dźwięku. I kiedy nigdy nie odszumiałem audio w Goldwave, tylko na przykład podgłaśniałem w Audacity, wiem, że jest zakaz jazdy, ale ja jestem policjantem, bujać to. To teraz zacząłem się bawić w Goldwave, bo to mi się wydaje, że poprawia jakoś audio. Nie wiem jak u was. Pochwalcie się, jak jakoś audio w tym odcinku.
dzięki za wszelkie komentarze. No dobra, widzę, że to się robi powoli nuda, to sprawdzimy, co jest w internetach. Hu. No co to? A, to tak obiega, co? No Boże, pościg. Fuck! Co ty zrobiłeś, trenerze, nie wiem, ty. Ja wale. Jeszcze teraz klatki, pięknie. Brawo. Właśnie, bo ktoś też napisał, to był bodajże Slavek.pl. Fuck, jak tam wjechać. Napisał, że na grę online jest pokazane. Prawdopodobna data premiery GTA 5 na pecety. Tak, to właśnie o tym kiedyś wspominałem. No... Fuck, pościg zaraz zgubię. No... Dużo osób wyczekuje, że GTA 5 na pecety będzie właśnie pod koniec marca. Bo nawet jak to napisał jakiś tam programista Rockstara, czekają, aż gra będzie spełniać oczekiwania. No, po optymalizacji czwórki, raczej jej braku, no to się nie dziwię, że na takie coś czekają. Jak zwalam optymalizację piątki, to kupa, już nigdy nie będę grał w GTA. Tak to się robi, frajerzy. No fuck. Zjadę gdzieś na pobocze. Dalej mam Police Helpera, bo to jest tak przydatny i wierny mi mod, że... Pyk. Pyk, pyk, pyk. I proszę. A bez tego nie naprawiłbym z radiowozu. Musiałbym szukać nowego. Thanks, man. Dobra, ciśniemy dalej. No jak widzicie, dzieje się dużo więcej ciekawych rzeczy niż na starej wersji. No dzieją się strzelaniny, pościgi w ogóle. A na starej wersji tylko dostawałem co 5 sekund wezwania, że masz goni żonę i ją uderzył. Przyjedź i się tym zajmij. Boże, to się żeś mi się zżygać chciał tą starą wersją, naprawdę. Wiem, że była stabilniejsza i w ogóle, ale... Żygać się chce. No i w ogóle... No, chwalcie się, jak było w szkole. Ja naprawdę... Sprawdzam praktycznie wszystkie komentarze, jakie piszecie pod nowymi filmami. Wszystkie. Dopóki nie wyjdzie nowy odcinek, to sprawdzam wszystkie komentarze pod filmami. Dostaję o tym powiadomienia. Panie, pan jest pijany. Jak to było fajnie ujęte kiedyś w Assassin's Creed. Jak macie zamiar bronić czegoś tam, jak jesteście pijani w trzy dupy? Nie, to zrobię inaczej. No, masz szczęście. Strzelanina! Ktoś tędy, no... Jeszcze pies, dzięki. Dzięki. Warunki do nagrywania Pro Elo 320. Możecie się zastanawiać, dlaczego się skradam, ale to jest dlatego, że... Tutaj zaraz może ktoś wyskoczyć z bronią i do mnie strzelać. O Boże, o Boże. Oj, postrzeliłem cywila. Nie patrzę.
przeładowanie. Dobra, załatwione. Idź stąd. Ja pozbieram amunicję. Wezmę tutaj karetkę. To jest bardzo też fajna rzecz. To się włącza caps lockiem, dlatego klikam dwa razy, żeby nie mieć włączonego caps locka. To jest takie szybkie menu, które na chwilę spowalnia czas w grze i działa bardzo fajnie. Jak widzicie, przytrzymałem caps locka, machnąłem myszką i karetka przyjedzie teraz. Widzicie? I tam się zatrzyma, gdzie ją wezwałem. Uwielbiam logikę GTA. Jedzie karetka, żeby uratować jednego człowieka po strzelaninie. Przejeżdża po drodze 10. Fuck's sake! Psie! No wybaczcie, no nic nie poradzę, nie zakleję mu pyska taśmą. Muszę nagrywać w takich warunkach, jakie mam. Bo no po prostu prawda jest taka, że jestem osobą niepełnoletnią i mieszkam z rodzicami. Tak, jestem jeszcze, kurde, niepełnoletni. Muszę trzymać wszystko. Jest! Co tu mamy? Znowu strzelanina? O, tak się hamuje! Wow! Mam coś cięższego? Teraz będę klikał w myszkę jak głupi, to też będziecie pewnie słyszeć. Zmieniam pozycję. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego ludzie mają tak negatywne opinie do systemu chowania się za zasłonami w GTA 4. On jest dobry pod warunkiem, że się umie z niego korzystać, tak? A ludzie mówią, no w porównaniu do GTA 4 system osłon GTA 5 jest dużo lepszy. No ale jak się nie umie korzystać z systemu osłon, no to tak jest. Wybaczcie mi, ale telefon nam. Okej, okay, I'm back. Moja postać się zbugowała, jeżeli chodzi o krótką falówkę. No to fuck, man. No, tak więc, moi kochani, jeszcze tak z 8 minutek odcinek, no nie no, teraz już 7, haha, mam kazany hat Mirlisa i wiem, kiedy kończyć nagrywanie, dobra, to znowu ja, magiczny teleport się stał, co się dzieje, Samon, what the fuck? Stało się to, że mnie z gry wyłało. Tak, i no, jestem na tyle kurna leniwy, że nagrywam to 25 godzin po tym, jak mnie wywaliło z gry. Tak więc jest nieźle, tak? Jest nieźle. No, jest nudno jak diabli, bo póki co nic się nie dzieje. Ja se pojadę. Tu, kurde. Tu se pojadę. Chyba, że po drodze będę miał jakieś leczenie. He. O, patrzcie, tu nawet tu macie Chińca. Jo, tu jest w ogóle dzielnica chińskich sklepów. Chinatown normalnie. Jak jedziesz, panie? O, proszę, o, to chodziło. No. Bezdomni, co sprawiają problemy. Ja im, kurde, mam problemy. Fuuuuck! Nowy radiowóz! No i tak jak mówiłem o tych 26 godzinach, to już jest oficjalnie potwierdzone, że będę nagrywał Titanfalla, bo w tym czasie zużyłem pierdę. Nie, to jest świetne. Salmon, skraszowało ci nagrywanie? Spoko tam. Po co tam nagrywać dalej? Zrób sobie przerwę z 24 godzinki. Nagrasz to jutro. Pójdziesz do kumpla. Spędzisz pół dnia w szkole? No, to... Już.
Ja ciebie odprowadzę tutaj, panie homelessie. Mam cię stąd wyrzucić tylko, tak? No i pan może iść. Tyk. A jakoś się dało go przecież dzwonić stąd, tak? Dobra, stój tu, ja się postaram ciebie dzwonić. No. Yo, 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 zgarnąłem go, jest czysto. Ale czemu wy tutaj, kurde, dajecie mi jakiś teren pościgu, czy co to tam? Oj, 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 oj. I... No i powiedzcie, że ja jestem złym policjantem, jak to kurna każdy policjant tak robi. Ale to było piękne. He. Tak to się robi, a nie. Salman, nie podoba mi się, miałeś być poważnym policjantem. Taki pijanego kierowca kabiny. Co jest w ogóle? Tak dom tu, tak tu, tak no kto tu, postawię sobie tutaj domek, bo tak, bo tu nic nie ma. No, ale tych ludzie... Ja nie jestem człowiekiem poważnym, jeżeli chodzi o gry. Ja lubię się grami bawić, cokolwiek w nich robić, a poza tym gramy w GTA, tak? A jak wiadomo, w GTA się nie jeździ do sklepu po bułki i sadzi kwiatki żonie. Tak, to nie są Simsy. Dziękuję. Tak się robi pieniądze w tej grze. Tak, w GTA 4 też można okradać małe sklepy i pralnie. Taka ciekawostka dla tych, co tego nie wiedzieli. No. Motor. Wiecie, co ja robię z motocyklistami w tych grach? Jedź. Pam 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 pam. Widzicie? Kask mu nie pomógł. O, to był chyba Lost. No to trudno. Zoros cię złapie. No to czy tu jest? Widzę go. Czemu to nie wybuchło? Wybuchaj. On ma broń. Drop the weapon. This is control. Suspect heading south in Tuda. Mam go, panowie, mam. No, widzicie, Azjata. Dobra, ty sobie go tutaj pilnuj, a ja tutaj wezmę temu tutaj transport. Co ty go pilnij? Dzięki, ziom. I czy to faktycznie nie działa? To nie działa. To naprawdę nie działa. Shitstorm. Za co ja płacę? Nie takiej gry wymagałem. Woda. Gdzie jest mój radiejus? W ogóle nie, to szkoda po prostu tego gościa nawet. Szkoda po prostu patrola.
Okej. Roger that, officer. No i pięknie, no i tak się załatwia sprawy w Liberty City. Dobra. Ja wracam na komisariat najbliższy, czyli tutaj, i kończę na dzisiaj. Ta... No. Wysiadaj! Już! Ręce za głowę. F10. Dostaniesz 100 dolarów grzywny. Daj 100 dolarów. No! Potrącił kobietę, tamten się pchał. Tak, panie, no mandacie i pjep, tam 500 tysięcy kul w jego głowę. Kogo potrącił? Tą kobietę. Na pewno jedną z dwóch. Dobra, jesteśmy. Kurde, myślałem, że zamknę drzwi. Nie, nie chcę. Sorry, jestem na miejscu. Tak więc dobra, pamiętajcie, co wam mówiłem. Piszcie w komentarzach, jak tam jakość audio. Czy moje odszumianie naprawdę działa? I czy słychać stukot klawiatury tak mocno jak w poprzednich odcinkach? Bo mam klawiaturę wsuniętą. Ha! Się wycwaniłem. Dobra, no więc no ja się z wami żegnam, to by było na tyle. Jeżeli wam się podobał, to strzelcie łapę w górę. No i jeszcze powiem wam tyle. Wow. Po prostu wow. No, od speciala nic nie nagrałem, a przybyło was 50, tak więc jest... Jest po prostu pięknie. Dobra, tak więc ja się z wami żegnam. Zobaczę jeszcze co słuchać u szefa. Cześć szefie. No. Dobra. Siema.